Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale Aranżacji Wnętrz. Jak urządzić szafę, aby ona była praktyczna, funkcjonalna? Łatwa w utrzymaniu czystości, czyli z jakich materiałów ją zrobić, co będzie trwałe i jakie rzeczy zastosować, żeby coś jej nie trafiło po roku, dwóch. Czy kupić u stolarza w sklepie, a może jest jeszcze inne wyjście? O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Tak więc jeżeli jesteś przed planowaniem kupnem szafy, zaplanowaniem u stolarza, to ten odcinek na pewno jest u Ciebie. Jeżeli jesteś przed remontem mieszkania, to zapraszam Cię do zakupu mojego e-booka, który teraz jest w przedsprzedaży. Ukaże się już niedługo, bo 3 czerwca, ale Ty teraz możesz kupić w specjalnej cenie 400 prawie stron z wszystkimi informacjami, jakie musisz wiedzieć przed remontem mieszkania lub jeżeli jesteś adeptem projektowania wnętrz. Zachęcam. Dobra, zaczynając myśleć o szafie, musicie mieć jakieś miejsce, tak? Wiecie, gdzie chcecie tą szafę postawić. To teraz tak, musicie bardzo dobrze zmierzyć to miejsce, ale nie, że weźmiecie sobie pomiar dalmierzem, colsztokiem, czyli miarą po śląsku, colsztokiem i w jednym miejscu i tyle. Nie. Bierzecie w kilku miejscach, przynajmniej w 3 miejscach. Wysokość, szerokość. Jeżeli jest to wnęka, musicie również sprawdzić, jakie kąty mają ściany. Czyli czy jest to kąt zwarty, czy rozwarty. Jeżeli jest zwarty, to tak nie będzie fajnie, ale okej, nie jest tragedia. Jeżeli jest zwarty, no to pamiętajcie, że musicie wziąć ten najmniejszy punkt, żeby szafa po prostu Wam weszła. Jeżeli wiecie, w jakim miejscu powstanie, macie już to zwymiarowane, to teraz musicie zadać sobie podstawowe pytanie. Czy to szafa będzie z drzwiami otwieranymi przesuwnymi, czy otwieranymi? Plusy, minusy. Otwierana szafa przesuwna. Możesz koło tego sobie postawić na przykład stolik nocny, tak? No bo drzwi Ci nie będą karczyły, jeżeli chcesz otworzyć. Minus tego to jest taki, że szyna, po której jeżdżą te drzwi, zabiera nam trochę miejsca w tej szafie. Jeżeli masz nieograniczoną miejsce, czyli głębokość szafy może być duża, najlepiej, żeby była na gotowo 60 cm, czy szafa z drzwiami przesuwnymi, czy otwieranymi, 60 cm głębokości, tak by było super, zaraz powiem dlaczego, to drzwi przesuwne nie ma problemu, może zastosować. Pamiętaj też, że jeżeli masz drzwi otwierane, że tak powiem normalnie, to masz dostęp do tej szafy od razu całej, do całości. Drzwi przesuwne zawsze jedną część będą Ci blokowały. Dlaczego to 60 cm jest ważne? Ponieważ wieszak z kurtką zabierze Ci 52 cm, mniej więcej 53. I jeżeli nie masz tego luzu, to po pierwsze, jeżeli masz drzwi przesuwne, to będziesz zamykał, popychał te wieszaki i zamykał drzwi. Po drugie, te ubrania mogą Ci się tam gnieść. No nie polecam takiego rozwiązania. 60 cm, 55 cm przy drzwiach otwieranych jest takie minimum. Szerokość. Ja uważam, że czym szerzej, tym lepiej. Po prostu my zazwyczaj naprawdę nie mamy miejsca w mieszkaniach, w domach na przechowywanie. Ja są ludzie, którzy mają strychy, garaże, ale jeżeli mówimy o mieszkaniu, no to musimy każdy centymetr wykorzystać, tym bardziej, że czasem no, tam też jest po prostu mała spiżarka albo miejsce na mop, wiadro, etc., a nie tylko na kurtki i koszulki. Zanim Wam powiem, co polecam, czy stolarza, czy kupno, czy jest jakieś inne rozwiązanie, to z jakich materiałów? Najczęściej wybierane, znaczy inaczej, w szafie są zawsze 2 materiały. Jeden materiał to jest konstrukcja, czyli z czego jest budowana ta szafa. I to jest zawsze płyta. Płyta laminowana 18 mm zazwyczaj i to jest tak zwany korpus. Ten korpus jest płyta laminowany i bardzo dobrze, bo to jest solidny materiał. Ten front to jest drugi materiał. I tak naprawdę możesz mieć też płytę laminowaną. Plusy, że wybór płyt laminowanych jest bardzo dużo, że jest łatwa w utrzymaniu czystości. Może się to podobać, może nie. Mnie się akurat podobają te wzory, tak więc jest wszystko ok. Drugi materiał, bardzo często wybierany, to lakier. Lakier w połysku, lakier w macie. Oczywiście lakierów, kolorów jest sporo, to jest duży plus, ale jeden z największych plusów lakieru to, co teraz często stosujemy, że możemy zastosować sobie tak zwany ramiak, szafę z ramiakiem. Możemy uchwyty wyfrezować. No możemy tutaj po prostu cuda robić. Bardzo podobny materiał do lakieru to akryl.
ma swoje plusy, ale są też minusy. Minusy, no właśnie, nie wyfrezujemy, nie zrobimy tego ramiaka. Zawsze jest jakaś doklejka, bo lakier jest zalakierowany w całości, tak? No, to tak jak w samochodzie, po prostu macie wszędzie ten lakier dojdzie, a w akrylu już niestety nie. Jest jeszcze szkło, które czasem się stosuje w porządku, tylko pamiętajcie, że on z tyłu ma jakąś ramkę. I to czasem, w zależności od koloru tego szkła, tą ramkę widać. Najczęściej, co ja polecam, najczęściej, co ja stosuję, to płyta laminowana i lakier. Tym bardziej, że właśnie teraz jest taki styl, że te kuchnie mają często jakieś frezy. I bardzo fajnie, bo to ładnie wygląda. Dobrze, wymiary. Jakie wymiary, jak stosować? Przede wszystkim musisz zrobić listę. Ile, dla ilu osób będzie ta szafa, co będziecie potrzebowali, co będziecie tam przytrzymywali. Czy t-shirty tylko i one będą poskładane, czy na przykład jakieś rzeczy dla dzieci, buty, a może płaszcze, suknie, no to wtedy potrzebujemy jakieś dłuższe, potrzebujemy drążki na dłuższe rzeczy. Czy na przykład potrzebujecie szuflady na zegarki, może na jakieś krawaty, wieszaki, no oczywiście miejsce na bieliznę i tak dalej. To jest bardzo ważne. To jest to, co ja zawsze mówię przy funkcji, przy rozrysowaniu pomieszczenia całego, o czym mówiłem i mówię bardzo dużo w swoim e-booku. Jeszcze raz zapraszam, bo na pewno warto. I tam, jeżeli sobie zaplanujecie, co gdzie możecie mieć, to później już w programie, tym, którym na przykład ja tutaj pokazuję, Flex Meble, możecie zaplanować sobie wszystko idealnie i dokładnie. Drążki na jakiej wysokości? No to tak naprawdę jest trochę od Was uzależnione, a szczególnie od Waszej wysokości. Ale najważniejsza rzecz, że drążek musimy powiesić minimum 6 cm od górnej półki, po to, żeby po prostu wieszak było łatwo powiesić. Jeżeli chcemy tam krótsze rzeczy wieszać, koszule, kurtki, marynarki, to potrzebujemy około 100-110 cm. Spodnie około 140 cm. Dłuższe ubrania, typu płaszcze, sukienki, potrzebujemy przestrzeni 150-160 cm. Oczywiście warto wręcz, no zazwyczaj są w takiej szafie półki. Półki montujemy przede wszystkim na wysokości swoich oczu, szuflady na dole, zaraz jeszcze o tym powiem, i u góry jest ten tak zwany pawlacz. Półki montujemy w zależności też, co będziecie tam trzymali, bo jeżeli bieliznę, to one mogą być gęstsze, tak, mniej przestrzeni między nimi, ale jeżeli na przykład t-shirty, to już więcej. 25-35 cm. To jest taki standard, którego warto się trzymać. Szuflady na dole, oczywiście, jeżeli robimy, zaraz ważna rzecz o szufladach, mniej więcej 20-25 cm. 20 jest ok. Tylko pamiętajcie, bo ludzie się bardzo często dziwią, czy to przy kuchni, czy to przy szafach. Bardzo się dziwią, że to, no co to zwykła szafa, 140 cm, tam nic takiego nie ma, a cena jest w kosmos. Ale jeżeli masz tam sporo szuflad, to podnosi mocno cenę. Bo pamiętajcie, szuflady to prowadnice. Jeżeli tak jak Flex Meble na przykład stosują tylko bardzo dobrej jakości prowadnice typu GTV, Bluma, etc., to o tym jeszcze powiem, to to podniesie troszkę wartość, tak? Bo musisz zrobić prowadnice, boki, spod i tak dalej. Jeżeli masz półki, no to zdecydowanie jest to tańsze rozwiązanie. Dlatego nie dziwcie się, że czym więcej tych szuflad, tym droższa jest ta szafa czy kuchnia, tak? W zależności co tam sobie robicie. Warto mieć szuflady, ale nie zawsze warto z nimi przesadzać. Po prostu policzyć, co potrzebujecie. Jeżeli chodzi o górę, czyli tak zwany pawlacz, ja zazwyczaj proponuję, żeby to było puste, bo my musimy gdzieś trzymać też dłuższe rzeczy, większe rzeczy, typu walizki, nieraz narty chcemy, buty narciarskie. Tak więc najlepiej, żeby to było bez półek. Zastanów się, co potrzebujesz, ale dobrze jest zrobić takie miejsce też bez półek. Wysokość, w zależności jak mamy wysokie pomieszczenie, minimum 40 cm, ale 50 i 60 jest ok. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Dobra, to tak. Stolarz, meble typu IKEA, BRW, czy ogólnie kuple z internetu, czy coś innego. Stolarz plus taki, że przyjedzie, pomierzy, zmontuje. Ok, ale zapłacisz za to. No niestety zapłacisz.
meble typu IKEA, BRW i tak dalej, no nie masz tego na wymiar. To po prostu nie masz tego na wymiar. To możesz sobie zaprojektować, urządzić w miarę jak potrzebujesz, w zależności od firmy, ale nie masz tego na wymiar i albo kombinujesz z tysiącami blend, no albo masz gdzieś tam przerwę szparę. Jest jeszcze takie rozwiązanie, którym ja się posługuję, ten konfigurator mebli flexmeble.com. I dlaczego to jest takie fajne? Bo wy możecie sobie uzgodnić, co potrzebujecie, jakie potrzebujecie. To są meble jakości stolarza, przy czym zrobione pod was. I zdecydowanie w innej cenie. Zresztą, co ważne, cena zmienia się na bieżąco podczas naszej konfiguracji. A, i można tu zaplanować nie tylko szafę, ale również biblioteczki, komody, meblusianki, a nawet kuchnię. Popatrzcie, w bardzo prostych kilku krokach możecie zaprojektować sobie szafę. Możecie albo taką konfigurację już szczegółową wziąć, że dajecie wymiar, wysokość, szerokość, gdzie na jakiej wysokości półeczki sobie uzgadniacie drążek, tak? Ile szuflad, jakie szuflady. Oczywiście możecie wybrać kolor, możecie wybrać jakość tego, czy to płyta, czy lakier, lakier matte, lakier połysk. Możecie wybrać nawet zawiasy, tak jak wspomniałem, oni tylko robią na pełnym wysuwie, na Blumie, Hefale czy GTV, no, czyli takiej naprawdę bardzo dobrej jakości. Dlatego mówię, że to no, nie będzie odbiegało jakościowo od dobrych, renomowanych jakichś stolarzy. Taką szafę po prostu przygotujecie sobie sami. Możecie naprawdę bardzo szczegółowo sobie zaprojektować z wszystkimi pierdółkami, czy cokolwiek taki, czy uchwycik taki, co tam ma być. Albo jeżeli zdacie się na konfigurator, w kilku prostych krokach dajecie tylko wymiar, kolor, szerokość, głębokość i tak naprawdę co potrzebujecie, zresztą widzicie tutaj sami i tak naprawdę szybko macie to zrobione. Powiem Wam szczerze, że dogadałem się z nimi, bo tak naprawdę chciałem to pokazać. Chciałem to pokazać, bo zastosowałem to kilka razy u klientów, zresztą na konsultacjach często o tym mówię, na które zapraszam, konsultacje wnętrzarskie, jeżeli nie wiesz co zrobić ze swoim mieszkaniem, jakie urządzić pod względem funkcjonalnym, czy designie, czy na przykład właśnie z taką szafą, to właśnie to mówię na konsultacjach, pokazuję ten konfigurator, bo dla mnie nie ma lepszego na rynku. Mówię szczerze, po prostu nie ma lepszego na rynku, bo masz tu wszystko bardzo dokładnie, przyjeżdża Ci na miejsce, bierzesz albo ekipę montującą, albo sam to montujesz, bo masz wszystko nawiercone dokładnie jak potrzeba, sprawdzone. Polecam. Poza tym dla niecierpliwych na flexmeble.com jest konfigurator Quick, czyli tak naprawdę już najczęściej wybierane konfiguracje szaf, a Wy tylko tak naprawdę dopasowujecie to do siebie. Mała porada, najlepiej konfigurować to na komputerze, po prostu jest zdecydowanie to wygodniejsze i szybsze. Tak więc, jeżeli potrzebujesz urządzić sobie szafę, garderobę, najważniejsze, zastanów się, co potrzebujesz, co tam, ile tych półek będziesz mieć. Zmierz bardzo dokładnie szerokość, wysokość, czy nie ma tam jakichś kątów zwartych, rozwartych. W kilku miejscach należy to zmierzyć, tak jak powiedziałem. Zastanów się, czy masz na tyle miejsca, czy żeby zrobić drzwi otwierane, czy musisz mieć przesuwne, ale czy ta szafa będzie praktyczna, czy tam nie będzie 40 cm przez to, że szyna jest w środku. I wtedy zaprojektuj swoją szafę. Wtedy będziesz miał tą szafę po prostu idealną. Czego Ci bardzo życzę. Jeżeli chcesz mieć idealne mieszkanie, to też zapraszam do mojego e-booku, no bo już niedługo, 3 czerwca kończy się przedsprzedaż, a teraz możesz Ty tą cegłę, prawie 400-stronową kupić, gdzie pokazałem mnóstwo przykładów, jak urządzić mieszkanie. Dokładne przykłady, rozrysowane, gdzie zmywarka, gdzie łóżko, gdzie stół. Pokazane zdjęcia, jak to będzie wyglądało. Tak więc można wziąć, prawdę mówiąc, prawie że skopiować. Ctrl-C, Ctrl-V. Bardzo dużo przykładów na temat kolorów, instalacji, materiałów. Zachęcam. Tu macie link. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się przydał. Dajcie znać, co chcecie w przyszłym odcinku zobaczyć. Czy, znów wracam, IKEA, kiepskie materiały, czego nie polecam, lub kuchnie, błędy w kuchniach. Dajcie znać. A, IKEA, czego nie polecam, B, błędy w kuchniach. Zapraszam do subskrypcji, naciśnij dzwoneczek, podnieś łapkę w górę, a na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. I cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.